Drodzy, chciałbym wrócić i kontynuować jakiś czas temu. Zpocząłem mówić na temat Listu do Efezjan. I chciałbym, żebyś, jeśli macie Biblię, żebyśmy otworzyli sobie ten list do Efezjan, mieli go przed oczyma. Pamiętacie. Efez było takim strategicznym miastem razem z Pergamonem było stolicą prowincji Azji. Miasto, które stało bardzo wysoko, pod kątem nauki, wiedzy, literatury, filozofii, tam w tym mieście można było, że tak powiem, spotkać ludzi, czy stamtąd z tym miastem związany był Homer, Heraklit, Pitagoras, Herodot, Tales i to miasto nazywano takim... Oświecona Azja, ale wiemy z drugiej strony, że to miasto bardzo liczne miasto, portowe miasto, trzecie co do znaczenia handlowe miasto po Aleksandrii i jeszcze jedno i Antiochy bodajże w Syrii trzecie, trzecie miasto, które miało tak ogromne znaczenie, także jeśli chodzi o, o handel, nie tylko sztukę, nie tylko, nie tylko naukę. Ale też to miasto było znane z tego, że czczono tam Dianę Efeską, o czym też słyszeliśmy nieraz. I pomimo wszystko, i pomimo także tak zwanych listów efeskich, magicznych, wróżbiarskich listów, a więc miasto obciążone bardzo mocno okultystycznie, pomimo tego, kiedy apostoł Paweł poszedł zwiastować tam Ewangelię z takiego Bożego Ducha Świętego Kierownictwa, wyraźnie. I pamiętacie, spotkał około 12 uczniów i zaczął im głosić Chrystusa. To byli ludzie ochrzczeni Chrztem Janowym, nie byli jeszcze ochrzczeni Chrztem Nowego Przymierza i ci ludzie nawrócili się wtedy, później Paweł modlił się, położył na nich ręce, modlił się, aby zostali napełnieni Duchem Świętym i przez trzy lata, jak pisze w 20. rozdziale dziejów apostolskich w wierszu 31, przez trzy lata głosi tam Chrystusa. Zaczyna od synagogi jak zawsze ma w zwyczaju, zawsze idzie pierwsze do Żydów. A później, kiedy Żydzi odrzucają Ewangelię, idzie do Pogan. To jest taki był jego, taka praktyka, którą, którą stosował. Uważał i słusznie, pierwsza Ewangelia była dla Żydów, później dla Pogan, ale wszyscy potrzebowali się nawrócić, i Żydzi, i Poganie. I trzy miesiące zajęło mu na początku, kiedy w synagodze w Efezie zwiastował, a później... Było duży opór Żydów na Ewangelię. Niektórzy uwierzyli, niektórzy nie. I kiedy czytamy ten list do Efezjan, możemy przekonać się, czy możemy zobaczyć, że to był zbór, który składał się raczej w większości z ludzi, którzy nawróca, nawrócili się z pogan. Popatrzmy do drugiego rozdziału. To, on tak pisze w jedenastym wierszu: przeto pamiętajcie o tym, że Wy niegdyś poganie w ciele. Dwunasty wiersz. Byliście w tym czasie bez Chrystusa dalecy od społeczności izraelskiej obcy przymierzą. Bez nadziei, bez Boga na świecie. E, dalej, e, trzeci rozdział, wiersz pierwszy choćby, dlatego ja Paweł, jestem więźniem Chrystusa za was Pogan. Szósty wiersz mianowicie, że poganie są współdziedzicami. A więc e, możemy zauważyć, że ten list do Efezjan kierowany jest do tego środowiska Żydów i pogan z przewagą nawróconych pogan, którzy tworzą ten zbór. W cudowny sposób życzylibyśmy sobie tego rodzaju przebudzeń i nawiedzeń w naszych miastach, jakie Efes przeżył. To było tak wielkie, że całe manufaktury, czy, czy to ręk rzemieślnicy Diany Efeskiej, którzy ją robili na, w celach kultowych, po prostu bankrutowali, bo ludzie odwracali się od tego kultu. I oddawali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To jest wspaniale widzieć, jak Ewangelia działa w sercach, umysłach ludzi. Ja lubię to stwierdzenie z dzieł apostolskich, które brzmi mniej więcej tak, że, że tak to potężnie rosło i rozprzestrzeniało się słowo pańskie. To słowo Boże, które głosił apostoł Paweł, było potwierdzone znakami, cudami, niezwykłymi rzeczami, ale też w potężny sposób. Dotykało ludzkich serc właśnie w całej Azji. Powstało wiele zborów, między innymi zborów w Efezie. Powiedzieliśmy, że w tych najstarszych manuskryptach nie było tego do zboru w Efezie, ale w najstarszym wykazie z II wieku z kolei już jest to, że to, to jest nazwany list do Efezjan, a więc Niektórzy mają wątpliwości czy pytania, czy to był tak naprawdę zbór do Efezjan napisany, czy to nie był ten, jak pisze Kolosan 4:16, tam jest mowa o Lisie do Laodycejczyków, który apostoł Paweł napisał. Nie mamy takiego listu. i Niektórzy myślą, że to jest ten właśnie list do Efezjan. Z czasem ze względu na znaczenie tego miasta jako stolice prowincji Azji, nadano mu czy przyjęto ten, tą, tą nazwę do, do zboru w Efezie. Chociaż jak mówię, w wykazie z II wieku już to N. Efezo już istnieje, już, już funkcjonuje. Niemniej myślę, że to jest zbór do Efezjan, bo już kolejne manuskrypty wyraźnie to o, o, o tym piszą. Dlatego, że list sam w sobie nie zawiera żadnych raczej osobistych pozdrowień. Nie, Paweł nie wspomina tam za bardzo jakichkolwiek ludzi. Chociaż jak pamiętacie, patrzyliśmy z treści tego listu, by wynikało, że apostoł Paweł jakby nie był bezpośrednio w tym mieście, co jest no, nie do przyjęcia, bo w 15. Wiersz pierwszego rozdziału mówi: odkąd ja usłyszałem o wierze waszej w pana Jezusa. I o miłości do wszystkich do ich wszystkich świętych. Albo trzeci rozdział, wiersz drugi, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, by wskazywało, jakby go tam nie było. Ale jeżeli to jest list pisany, zatytułowany i skierowany do Efezu jako stolicy prowincji, jako list okulny, tak zwana en encyklika, czyli list okulny skierowany do zborów, które tam były to możemy zrozumieć tego typu wypowiedzi, że apostoł Paweł bo przecież nie był w Kolosach, on nie zakładał tego zboru, a zbór w Kolosach, w Hierapolis, w Laodycei powstawały w wyniku tego, że do Efezu zmierzali po prostu ludzie w celach handlowych i tak dalej, komunikacyjnych i ta Ewangelia rozprzestrzeniła się. W każdym razie list do Efezjan Mając na myśli, że to jest list skierowany także do innych zborów, apostoł Paweł mówi tutaj e, mówi tutaj o Chrystusie w kontekście kościoła. I pamiętamy, że list ten jest jednym z listów więziennych ob, obok listu do Kolosan, do Filipian, do Filemona, to są cztery listy, które w tym samym czasie między 60. a 62. rokiem po Chrystusie apostoł Paweł napisał, napisał ten list. Prawdopodobnie pierwszy był Kolosan, drugi Efezjan. Tak tutaj mniej więcej te listy są ustawiane. Później jest Filemona, do Filemona i do Filipian, bo w tych listach Filemona i Filipian Paweł już mówi o tym, że będzie rychło zwolniony. Tutaj mówi o więzach. Do Kolosan, do Efezjan mówi, że jest więziony i nie wie, co się z nim stanie, ale już w liście do Filemona nawet to mówi, już przygotuj mi tam miejsce, bo, bo ja będę zwolniony. I pisze, ma czas, aby mówić, zwiastować i pokazywać na Chrystusa w kontekście, w kontekście jego relacji z Kościołem. List, którym, o którym, którym się mówi, że raczej nie porusza żadnych jakichś bieżących problemów. W Kolosan były problemy z różnymi fałszywymi poglądami, i z tym się Paweł rozprawia. Do Filipian, chociaż bardzo pogodny i radosny list, to jednak Paweł zwraca uwagę, że tam są jakieś w zborze animozje, niechęci, prawda? Nawet dwie siostry wymienia, które jakoś nie mogą się z sobą pogodzić i wzywa do pokoju, ale do Efezjan raczej nie ma żadnych. Nie zwalcza żadnej fałszywej nauki, chociaż są takie dwa słowa, które tutaj używa w tym liście to jest tajemnica. Mówi, objawiona mi została tajemnica, i chcę, żebyście mogli zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy, choćby trzeci rozdział, wiersz czwarty. Czytając to, możecie rozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. A więc słowo tajemnica jest ciekawym słowem, które tutaj używa, jak on ją definiuje. Inaczej troszeczkę ją definiuje w tym liście, inaczej w liście do Kolosa. Ale o tym, o tym za chwilę będę mówił. I drugie słowo, które używa, to jest pełnia. Między innymi w pierwszym rozdziale wierszu 23, że Kościół jest ciałem jego pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wy, wypełnia. I to słowo pełnia też pojawia się w czwartym rozdziale, ale generalnie nie widzimy jakiegoś tutaj jakiejś walki z jakąś fałszywą nauką, chociaż te dwa terminy. Były bardzo popularnymi terminami w, w, tym, w tych poglądach gnostyków, nauki, która była bardzo taką no, złą nauką, herezją, która przeczyła bóstwu Chrystusa, która wcieleniu Chrystusa itd. itd. I oni właśnie używali tego pojęcia pełnia. I tajemnica. Uważali, że tylko niektórzy mogą mieć udział w tej pełni, w tej tajemnicy. I Paweł w tym liście pokazuje, co jest pełnią i co jest tajemnicą. I to, co było tajemnicą, już nie jest tajemnicą, bo Bóg to objawił, tą tajemnicę. I on właśnie w tym drugim rozdziale, od 11 do 3 rozdziału u, u wyjawia, co jest tą tajemnicą. Ale ja dzisiaj nie chciałbym teraz na tym się koncentrować, tylko wrócić do tego, co jest w pierwszym, w pierwszym rozdziale tego, tego, tego listu. A więc powiedziałem, że list nie zajmuje się żadnym problemem. List ten, w ogóle to jest ulubiony termin apostoła Pawła w Chrystusie. Pojęcie, zwrot, wyrażenie w Chrystusie. Albo z Chrystusem, albo przez Chrystusa, najczęściej w Chrystusie. I w całym Nowym Testamencie to w Chrystusie, które używa Paweł bardzo często, wymienia je aż w swoich listach 160 razy. I to jest niesamowicie ważne, moi drodzy, bo z tego listu możemy się dowiedzieć, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest zbawiony, kto nie jest w Chrystusie, nie jest zbawiony. I to nie jest kwestia jakichś zewnętrznych praktyk, aby się znaleźć w Chrystusie. To jest coś, co człowiek doznaje w wyniku szczerego nawrócenia, żeby mógł znaleźć się w Chrystusie. Sprawa bardzo osobista i bardzo duchowa. Z tego w samym liście do Efezjan apostoł Paweł używa tego terminu 36 razy. 36 razy używa terminu, że człowiek, czy to, co Bóg przygotował dla nas. Wszystko to darowane zostało nam w Chrystusie Jezusie. A więc list, wiecie, zawsze kiedy czytałem list do Kolosan, do Efezjan, miałem wrażenie, że to jest list o Kościele. Ale kiedy uważnie przyjrzymy się treści jednemu i drugiemu listowi, i także listowi do Filipian, nagle odkrywamy, że tak naprawdę punkt ciężkości nie jest położony na Kościół, ale na Chrystusa. To On jest w tej głównej roli, On jest na tym pierwszym planie w, w, w tych listach, i stąd te listy więzienne nazywane są też często chrystologicznymi. Chrystus jest tam w centrum pokazany. I choćby to, to wyrażenie w Chrystusie tutaj jest ważne i kwestia tajemnicy, którą apostoł Paweł nam tutaj przekazuje. Tak więc Paweł w tym liście do Efezjan nie patrzy na lokalny zbór. Jego w tym momencie jakby nie interesuje lokalny zbór. Powiedzieliśmy, że to jest list, który adresowany jest do Efezu ze względu na jego znaczenie, ale kierowany jest do zborów w całej Azji, w całej, w całej tym, w tej e, prowincji. A więc jego, jego interesuje uniwersalnie pojęty Kościół. On pokazuje na Chrystusa i pokazuje na Kościół, co on rozumie, jak on rozumie Kościół Jezusa, Jezusa Chrystusa. Tak więc czytając ten, ten, ten list, będziemy mogli widzieć Chrystusa i tą relację Chrystusa z Kościołem. Kiedy czytasz list do kolosa, akcent jest troszeczkę inny. Jest Chrystus. I nie już tak bardzo Kościół, jak całe stworzenie, kosmos, Chrystus i jego stworzenie. Ale w tym liście bardziej jest mowa o Chrystusie i o yy, Kościele, to co tutaj Paweł pisze. List do Efezjan jest listem, który ma taką bardzo zwartą konstrukcję. Jak czytacie list do, na przykład czytamy list Jakuba, czy inne listy, a załóżmy szczególnie list Jakuba. No to tam mamy tak przeplatające się tematy, że trudno jakby uporządkować pewne rzeczy w liście Jakuba. To jest taka katecheza, którą Jakub stosuje, on jakby poucza, mówi i wtrąca różne ciekawe rzeczy po drodze. Ale list do Efezjan ma taką jasną konstrukcję. Możesz go wręcz jakby, podobnie jak dzieje apostolskie. Tak samo list do Efezjan możesz go podzielić albo na dwie, a jeśli chcesz, na, na trzy części najwyżej można go podzielić. Zwróćcie uwagę na to, że w pierwszych trzech rozdziałach, a więc od 1 do 3, to byłaby taka pierwsza część, która akcentują właśnie to pojęcie w Chrystusie. Całe trzy rozdziały mówią i zajmują się kwestią, co to znaczy, co Paweł rozumie, co definiuje pod pojęciem w Chrystusie Jezusie, co jest w Chrystusie Jezusie. I jakby mówi tak, że um, zanim będziesz gotowy, aby cokolwiek dla Boga uczynić, zanim w ogóle pojawią się uczynki, które będą Bogu się podobać, musisz się znaleźć w Chrystusie. Jeżeli tego nie ma, to wszelkie nasze uczynki na Bogu nie zrobią żadnego wrażenia. To staje się, to jest jak szata tak naprawdę splugawiona w oczach Boga. Dla, dlaczego? Dlatego, że. Że chwała, uwielbienie, które płynie dla Boga, nie tylko w modlitwie, nie tylko w wyrażeniu, ale w tym, co robimy, ona będzie mu się podobać tylko, kiedy ona płynie z czystych serc ludzi, ludzi, którzy są Bogu poświęceni i poddani. To wtedy to Bogu się podoba i czynią to nie w swojej mocy, ale w mocy Jego łaski. Natomiast jeżeli tego nie ma, to to Bogu nie może się podobać. Dlatego tutaj takie jest piękne stwierdzenie w drugim rozdziale, wiersz ósmy do dziesiąty, pokazuje nam, o co chodzi w chrześcijaństwie. Że nie chodzi tylko o to, żeby dobrze czynić. I to nie jest na pierwszym miejscu. Ale o to, aby znaleźć się w nim, aby dostąpić. Odkupienia, doświadczyć mocy łaski Bożej w swoim życiu i dopiero potem, aby coś dobrego czynić, aby to się podobało Bogu. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę, i to nie z Was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Abyśmy w nich chodzili. I popatrzcie na to, na to słowo w Chrystusie. Choćby pierwszy rozdział, parę, parę fragmentów, parę, parę miejsc. Choćby trzeci wiersz. Ubogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czwarty wiersz. W nim nas wybrał. Czyli w Chrystusie Jezusie nas wybrał. Dalej, piąty wiersz. Przez Jezusa Chrystusa. Przeznaczył nas do synostwa, w umiłowanym obdarzył nas łaską, wiersz szósty. Wiersz siódmy, w nim mamy odkupienie przez Jego krew. Wiersz jedenasty, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. W nim, wiersz trzynasty, wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I tak możemy czytać i czytać. Popatrzmy do drugiego rozdziału. Ożywił wraz z Chrystusem wiersz piąty drugiego rozdziału. Wiersz szósty wraz z nim wzbudził, wraz z nim posadził. Wiersz siódmy że okazał nam bogactwo łaski wobec nas właśnie w Chrystusie, Jezusie. Dziełem jego jesteśmy przez Chrystusa. A więc akcent w tej pierwszej części, w tych pierwszych trzech. W rozdziałach tego listu akcent położony jest na to, że chrześcijanin to jest człowiek, który znalazł się w Chrystusie jest w nim ukryty, nie tylko ukryty, jest w Nim posadzony w okręgach niebieskich. A więc ma szczególne miejsce. No i teraz, moi drodzy, cała ta tajemnica polega, czy moc tego, żeby być w Chrystusie, polega na tym, że tylko Bóg może to uczynić z grzesznikiem, aby grzesznik znalazł się w takim stanie, aby mógł znaleźć się w nim, w Chrystusie. Drugi, druga jakby część to jest rozdziały od 4 do 6, jeśli byśmy podzielili ten list na dwie, po prostu główne części. Drugi, druga część, apostoł Paweł akcentuje postępowanie. Czyli nasze działanie, nasze uczynki, to co robimy. Zwróćcie uwagę, nie można tego odwrócić. Jeżeli chcemy chodzić z Bogiem, podobać się Bogu, jeżeli w ogóle chcemy żyć po Bożemu, nie możesz zacząć od uczynków. Znaczy, możesz próbować, ale Bóg pośle do ciebie, jeśli nie anioła, jeśli nie Piotra, to kogoś innego i powie ci: musisz nawrócić się, musisz narodzić się na nowo. Fajnie, że się modlisz, fajnie, że robisz dobrze rzeczy, fajnie, że dajesz jałmużny, ale to nie doprowadzi cię do społeczności z Bogiem. Dlatego Paweł pisze ten list, kapitalny list, pokazujący nam, w jaki sposób Bóg działa w życiu człowieka. I to działanie w życiu człowieka rozpoczyna się od Bożej pracy w nas i z nami. To Bóg pracuje w nas i z nami. Cudowny sposób. A później, kiedy już wykonuje swoje dzieło, przecież jak pięknie tutaj w tym dziesiątym wierszu czytaliśmy, jego dziełem jesteśmy przez jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, jego dziełem. Tutaj jeden z, z pastorów rzeczywiście tam jest słowo poema, że jesteśmy takim poematem dziełem napisanym przez Boga samego. Każdy z nas i wspólnie razem, jako, jako Kościół Jezusa Chrystusa. Tak więc to jest pierwsza rzecz, ale popatrzcie, czwarty rozdział już. Akcent kładzie na coś innego. Coś już się dokonało, aby mogły się dokonać inne rzeczy, aby teraz człowiek Boży mógł żyć i postępować w sposób Boży. Napominam Was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie Wasze. To jest ciekawe, że nie jesteśmy z jednej strony stajemy się nowym stworzeniem, dziełem Boga, ale ciągle Bóg wzywa nas, abyśmy pilnowali naszego postępowania, aby ono wynikało z tego, kim się stałem w Chrystusie, i jakby to moje działanie i postępowanie. Było odbiciem tego, co Bóg uczynił w moim wnętrzu, że nie powinno być tego rozdźwięku, że mówię, tak, ja należę do Chrystusa, ale moje życie zupełnie rozjeżdża się z tym, co Bóg ze mną uczynił. Bo wtedy musi, musi, powinniśmy sobie zadać pytanie, czy w ogóle stałeś się dziełem Bożym? Czy jesteś tym dziełem Bożym, czy, czy jesteś w Jezusie Chrystusie? Popatrzmy dalej w tym czwartym rozdziale. Wiersz 17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie, postępują w próżności umysłu swego. Znowu to słowo postępowanie. Popatrzmy do 22 wiersza tego czwartego rozdziału. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Piąty rozdział, wiersz pierwszy. Bądźcie naśladowcami Boga. Jako dzieci umiłowane. Wiersz drugi, chodźcie w miłości, jak i Chrystus. Wiersz siódmy, piątego rozdziału, postępujcie jako dzieci światłości. Wiersz piętnasty, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Popatrzcie, czyli od czwartego rozdziału zaczyna się coś bardzo praktycznego. Oto apostoł Paweł mówi. Bóg dokonał swojego dzieła, ale teraz ty i ja powinniśmy według tego nowego stworzenia postępować w sposób właściwy, tak jak Bogu się podoba. I właściwie moglibyśmy przez cały szósty rozdział, tam są sprawy rodzinne, zawodowe, relacje w pracy, bo mówiąc o sługach i panach, apostoł Paweł jakby mówi o sprawach zawodowych, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć firmy, firmie i tak dalej. Jak mamy postępować? W jaki sposób mamy traktować swoich współpracowników, zwierzchników, poddanych w sensie y, władzy w pracy czy odpowiedzialności w pracy? I, i na końcu, i oczywiście, też o małżeństwie. Jak w małżeństwie, w rodzinie powinniśmy postępować? I na końcu jest nasze postępowanie. W sensie duchowej walki od 10 wiersza 6 rozdziału do, do, do 20 i później już jest z, zakończenie tego listu. A więc na dwie główne części, ale niektórzy dzielą na trzy, właśnie oddzielają tą, ten szósty rozdział od 10 do 20, gdzie mowa jest o tej duchowej walce jako, jako po prostu trzecia część tego listu. Tam jest postępowanie, nasze zachowanie, nasza postawa, a tutaj odnosi się do duchowej walki. Jakkolwiek. Po prostu ten list jest bardzo przejrzysty, bardzo taki jasny w swoim przesłaniu, w swoim, w swoim znaczeniu. A więc w pierwszym rozdziale dominuje w nim w Chrystusie. W drugim rozdziale Bóg akcentuje, że staliśmy się bliscy Bogu i posadzeni zostaliśmy w okręgach niebieskich. W trzecim rozdziale mówi o tym, że staliśmy się współuczestnikami obietnicy. Ale czwarty rozdział Mówi o chodzeniu. Mamy być przyobleczeni w Niego i postępować zgodnie z tym przeobleczeniem. I piąty rozdział, a szósty od dziesiątego mówi o tym staniu w duchowej walce. To słowo stać w języku greckim oznacza stójcie, kiedy Paweł pisze stójcie wtedy, to mówi: nie dajcie się wyprzeć z miejsca, w którym Bóg was postawił. A więc, jeżeli jesteś w tym miejscu Bożego zbawienia, odkupienia, diabeł i te moce na powietrzu będą i starają się zrobić wszystko, żebyśmy się wycofali, żeby nas z tego miejsca usunąć. A ty i ja, Bóg dał nam oręż, Bóg dał nam oręż, po to, abyśmy mogli wytrwać tej walce, dać odpór diabłu, wykonać wszystko i ostać się. Tak więc. Ten list do Efezjan, taką ma właśnie konstrukcję i tak moglibyśmy się, i tak możemy właściwie go zinter, zinterpretować, jeśli chodzi o jego, o jego strukturę. I teraz przejdźmy może troszeczkę dalej. Zanim będę mówił o tej duchowej walce, czyli tym końcu, bo tu są też niesamowicie ciekawe rzeczy, to ten początek, popatrzmy na ten początek. Paweł z woli Bożej. Apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. To, że apostoł, Paweł podkreśla, że jest apostołem, to jest wola Boża, jest apostoł znaczy posłany, on jest posłany przez samego Boga, ale chcę zwrócić teraz uwagę na to, on pisze do świętych, do świętych. A więc nie napisał tego listu do duchów ludzi umarłych. Bo często kojarzymy, że święci to są ci, którzy już poumierali. Nie. On pisał do świętych żywych, on pisał do zborów, on pisał do ludzi żywych, nazywając ich świętymi. Pewnego razu podeszła do mnie jedna kobieta i mówi: Ale gdzie o tym jest mowa w piśmie świętym? Że święci to są ci żywi. No i mogłem jej pokazywać miejsce za miejscem i, i możemy pokazywać miejsce za miejscem, gdzie y, święci, świętymi nazwani są ludzie zbawieni, odkupieni. Kiedy czytamy listy apostoła Pawła, choćby Kolosan 1, 2, do świętych i wierzących bardzo podobnie o tym pisze. List do Filipian tak samo. A więc... Pismo Święte akcentuje nam i nazywa świętymi tych, którzy znaleźli się w Chrystusie. Oni są święci. To słowo święty w tym swoim podstawowym znaczeniu, ono oznacza, ma dwa znaczenia, ale podstawowe znaczenie słowa święty to jest oddzielony dla Boga. W tym wypadku oddzielony dla Boga. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, wiecie, Bóg w Starym Testamencie e, przemawiał do ludzi obrazami. Przybytek był obrazem, był typem, odwzorowaniem przybytku w niebie i całej Bożej służby tego, co było i co mogło, czy powinno się wydarzyć. Pamiętacie, przybytek miał te dwa miejsca, święte i najświętsze, i zasłona była i oddzielała jedno od drugiego, i cały czas. I, Żydzi mieli do, w to w świadomości. Dostęp do Boga jest ograniczony. Nie możemy tak po prostu przyjść do tronu Bożego. Może arcykapłan tam się pojawić w miejscu najświętszym tylko raz do roku. Ale to był obraz. Każda, każdy właściwie element przybytku, te skóry, które tam były pomalowane, pofarbowane, one obrazowały całe dzieło odkupienia. Kiedy kapłan wchodził do miejsca świętego, po lewej stronie miał złoty świecznik. To wskazywało na Chrystusa, który jest światłem. A kiedy po prawej stronie miał stół z chlebami pokładnymi, to też wskazywało na Chrystusa, który jest chlebem życia. Każdy z tych elementów pokazywał na Chrystusa. Przecież zasłona także pokazywała na Chrystusa. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że kiedy Chrystus umarł, prawda, ona rozdarła się z góry na dół i zostało otwarte przejście przez jego ciało, jak przez zasłonę. Bóg przemawiał w taki sposób e, e, bardzo wyrazisty, że tak powiem, e, obrazowy dla, 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 dla swojego ludu. A więc święty to oddzielony. Przybytek był święty, bo był oddzielony dla Boga. Ofiary były święte, bo oddzielone dla Boga. Kiedy Asa wziął te pieniądze ze skarbca, słuchajcie, to było coś, nie To no, moglibyśmy dzisiaj to nazwać chyba świętokractwo. Rzeczy, które zostały kiedyś poświęcone, oddane Bogu, on ze strachu, z lęku wziął i dał pogańskiemu królowi. Moi drodzy, święty, oddzielony, ale to słowo też święto ma to znaczenie moralne, oczyszczony, obmyty, czysty, bez plam, bez skazy, bez zmazy. A więc kiedy Paweł pisze, on nie pisze do, 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 do doskonałych. Z jednej strony Biblia nazywa nas doskonałymi, innymi a innym razem mówi, że mamy dążyć do doskonałości. Jedno i drugie jest prawdą. W Chrystusie jesteśmy zupełni, doskonali, ale ciągle wzrastamy do, do tych wymiarów Chrystusa. A więc jesteśmy świętymi i mamy się uświęcać. Właściwie tylko uświęcenie należy do świętych. Bo człowiek, który nie znajdzie się w Chrystusie, nie jest nowym stworzeniem, on nigdy nie może stać się święty. Bo to nie dzieje się przez moc człowieka. To się dzieje przez dzieło odkupienia, jakie jest w Chrystusie Jezusie i przez moc Bożą w nas. To On zmienia nasze wnętrze, to On oczyszcza, to On zmienia naszą naturę. A więc Paweł pisze do świętych i wierzących Chrystusa Jezusa. Tych, którzy trwają w wierze, oni są wierni, oni pozostają, pozostają wierni. Mówi do nich, łaska wam i pokój od Boga Ojca. I nie chciałbym, żebyśmy traktowali tego wyrażenia, które jest w każdym prawie liście. Łaska wam i pokój. A, łaska i pokój. No, no takie, takie słowa pozdrowienia jak dzień dobry, nie? Czy, czy do widzenia. No tak po prostu się używa. A więc on tak używa, bo, bo tak wypada. Łaska wam i pokój. Nie. On mówiąc o tym, mówi o wielkim, bożym błogosławieństwie. Tak jak Jezus stał i mówi do swoich uczniów: Pokój wam. Tak On mówi: łaska Wam i pokój. Mówi to do Kościoła, mówi to do tych, którzy są świętymi, którzy są wierzącymi i wiernymi. I dalej On mówi o tym, że ci święci, ci wierzący i wierni zarazem bo tak można to słowo też oddać Chrystusa Jezusa, im. Należy się łaska i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, pamiętacie choćby tylko dwa miejsca odnośnie łaski, znaczenia łaski. Kiedy Paweł miał w swoim życiu wielkie, wie, trudny czas i wielkie problemy i uciski i kiedy jak doświadczał jakiegoś tam ciernia w swoim ciele, pamiętacie, i modliłem się do Boga, żeby On to rozwiązał i wtedy Pan dał mi Słowa pocieszenia, dosyć masz na mojej łasce. A psalm 63, bodajże wiersz 4 mówi, lepsza jest łaska Twoja niż życie. A więc kiedy Bóg mówi do, przez tego apostoła mówi do Kościoła, łaska Wam, to znaczy, że Ty i ja mamy absolutnie wszystko i nic więcej, nic więcej ponad to tak naprawdę nie potrzebujemy w naszym życiu. Gdy mamy Jego łaskę i gdy mamy Jego pokój. A szczególnie teraz, kiedy widzimy, że, że, że ludzie będą w coraz większym lęku i trwodze, i to może się nam udzielić, ale Bóg chce, żebyśmy mieli pokój w tym wszystkim, mieli zachowali pokój i On mówi do nas: Pokój Wam. I też łaska, czyli to. Ta łaskawość, przychylność Boga względem na. Straszną rzeczą jest, kiedy Bóg jest przeciwko. A list do Hebrajczyków mówi: Straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Kiedy człowiek znajdzie się nie pod łaską, ale pod sądem. Ale on mówi: Łaska wam. I teraz jest ciągle jeszcze czas łaski. Ciągle człowiek może pojednać się z Bogiem. I dalej on mówi: Ubłogosławił Was w Chrystusie. Ten Bóg niech będzie błogosławiony przez Chrystusa. On nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I on, ja myślę, że później on jakby rozwija to, czym jest to duchowe błogosławieństwo niebios, bo to, co On zrobił z Tobą i ze mną, to, co On zrobił z Kościołem, Bóg w Chrystusie. My. Powiem szczerze, tylko w części widzimy to, czy jakby rozpoznajemy to, co On dla nas uczynił. Nie zdajemy sobie często sprawy, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jak, jak wielkie znaczenie, jak wielką pozycję Bóg dał nam w Nim. W Nim. Ja mówiłem może kiedyś tutaj o tym, że Przeżywałem takie, ciągle przeżywam różnego rodzaju duchowe walki, ale przeżywałem też taki moment wiele, wiele, wiele lat temu, dziesiątków. I, i tak, tak po prostu gdzieś byłem na takiej granicy, Mówię, czy Bóg jeszcze jest ze mną, czy nie. I pamiętam z dwoma braćmi, stanęliśmy w ich mieszkaniu, tam był pastor Edward i jeszcze ktoś. Zaczęliśmy się modlić. Oni o niczym oczywiście nie wiedzieli. Zaczęliśmy się modlić i zaczęliśmy się modlić na językach. I wtedy ja też zacząłem się modlić na językach, modlimy się i on, skończyliśmy modlitwę. I on mówi: Ja wszystko rozumiałem, co ty mówiłeś. Modliłeś się po angielsku. Ja się śmieję, bo ja wtedy znałem tylko yes i no, po angielsku. Mówi, modliłeś się po angielsku, a ja znam angielski. Rozumiałem wszystko, co mówiłeś. Ja mówię, a co mówiłem? Wiecie, przeżywasz taki moment, czy, czy Pan jest ze mną, czy przeżywasz takie, takie zamieszanie, taką walkę i w pewnym momencie, jakby, czy on mnie jeszcze jest ze mną, czy, czy on mnie kocha, czy. Pan mówi, kiedy się modliliśmy i modliłeś się na językach, wyznawałeś, kim jesteś, w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to było dla mnie takim no, poselstwo z tłumaczeniem, nie? Takim świadectwem. Oto często przeżywamy różne chwile i gdzieś gubimy to. I mówimy, panie, gdzie jesteś? Panie, co jest? Czy ty jeszcze jesteś ze mną? Ale Bóg... To, co nam dał Chrystusie, jest niezwykłe, jest wielkie, jest potężne. W nim nas wybrał. W nim nas wybrał i to przed założeniem świata. Popatrzcie, ci wybrani mają przeznaczenie, aby byli święci. Popatrzcie, ci święci, aby byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. To jest mowa o oświęceniu. Ale wybrał nas przed założeniem świata. I wiecie, tu te poglądy o tym wybraniu, o przeznaczeniu, no są bardzo różne. Są dwa główne. Jedni mówią, czy interpretują to to, że Bóg wybrał określoną grupę ludzi do zbawienia, a innych nie. Niektórzy poszli w tym swoim poglądzie jeszcze dalej. Mówią, jednych Bóg wybrał do zbawienia, innych wybrał na potępienie. Ale ja nigdzie w Biblii nie czytam, nigdzie w Biblii nie czytam, żeby Bóg kogokolwiek wybrał ku potępieniu. Nie czytam tego, nawet piekło, w tym zamiarze i zamyśle Boga nie jest w pierwszej, w ogóle zostało przygotowane, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale dla diabła i jego aniołów. Ale nie jest tam mowa o człowieku, że ono dla niego zostało przygotowane. To, że tam będzie, to jest inna sprawa. Wybrał. Kalwin głosił, wielki reformator głosił, że łaska Boża, oczywiście, że Bóg wybiera grupę ludzi, ta łaska Boża jest nieodpartą łaską, jest taką łaską, że człowiek czy chce, czy nie chce, będzie po prostu zbawiony. On przyjdzie do wiary. Więc to jest jakby taki, taki jeden, jeden z poglądów, bardzo radykalny w jednym kierunku, w jedną stronę. I powiem wam tak, że niektórzy bardzo szczerzy, oddani i namaszczeni słudzy Boży właśnie taki pogląd wyznawali. Ale ja nie znajduję podstaw naprawdę Bożych. I później, chociaż Kalwin mówił o utracalności zbawienia, on mówił o utracalności zbawienia, to jego następcy zaczę zaczęli głosić nieutracalność zbawienia dla wierzących, ale nie on to możemy też zobaczyć, że łaska wcale nie oznacza, że jest nieodparta. Pamiętacie słowa Jezusa, który patrzy z uczniami na Jerozolimę, na świątynię i mówią, popatrz, co za budowla. I Pan Jezus mówi tak, Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem zebrać Twoje dzieci, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, a... Nie chcieliście. Nie chcieliście. W swojej mowie obronnej Szczepan mówi w Dziejach Apostolskich, w siódmym rozdziale, 51 do 53, mówi, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Hebrajczyków, trzeci rozdział, wiersz siódmy do czwartego, wiersz trzeci, mówi, żeby w kimś z was nie było złe, niewierzące serce, które by odpadło od Boga żywego. Abyście nie byli ludźmi, którzy nagle staliście się oporni wobec Boga. A to mi mówi, że łaska nie jest nieodparta. Że z jednej strony jest działanie Bożej łaski, a z drugiej strony jest, jesteśmy my, ty i ja, ty i ja, albo odpowiemy pozytywnie na łaskę, albo damy jej odpór. Wierzący są jak glina w ręku Boga. I nawet jako wierzący, słuchajcie, Bóg z nami nie uczyni tego, co chce, jeśli ty i ja mu się nie poddamy już jako wierzący. Pierwsze, aby stać się wierzącym, ja muszę się poddać. Na czym w ogóle polega ewangelizacja? Czy, no, ewangelizacja, Paweł Lis do Rzymian zaczyna bardzo podobnie, jak kończy. Takim stwierdzeniem przez Ewangelię chcę was przyprowadzić do posłuszeństwa Chrystusowi. Albo jestem posłuszny, albo nie. Kiedy staję się posłuszny, Bóg mnie zbawi. Ale też jako człowiek zbawiony, nie zawsze Bóg osiągnie ze mną, z tobą, to, co On chce. Jego zamiary, jego myśli, jego plany mogą i są, sądzę, naprawdę dużo większe. A my to psujemy, bo nie poddajemy się Bogu. Ten obraz Jeremiasza, który ma idzie do domu garncarza, i on bierze tą glinę i, i lepi naczynie, na tym kole garncarskim, on obserwuje tego garncarza, i nie wychodzi mu to naczynie, i on to ściąga tą glinę. I robi takie zwykłe, proste naczynie, chciał zrobić coś lepszego, ale glina się nie poddała. Słuchajcie, jak niesamowicie ważne jest w życiu każdego z nas, jak my reagujemy na to, co Bóg do nas mówi. Pamiętacie choćby Jeroboama I? Plan Boga był zupełnie inny wobec niego. Mówi: Gdybyś tylko nie zrobił tego, co zrobiłeś, bym zbudował twój dom tak jak dom Dawida. To jest niesamowite. Bóg dla niego miał niesamowity plan. A on to wszystko zepsuł. Był wybrany przez Boga, był powołany, był namaszczony przez Boga. On to wszystko zepsuł. Zbudował dwa ołtarze w Dan i w Betel, nie pójdziecie do Jerozolim Zaczął myśleć po swojemu, nie ufał Bogu. On się bał, że jak ludzie zaczną chodzić do Jerozolimy, to wszyscy od niego odejdą. Nie. Bóg miał plan. A jaki Bóg miał plan dla Adama i Ewy w ogrodzie Eden? Czy Bóg zaplanował upadek? Bóg przewidział upadek, bo skoro przygotował Chrystusa przed założeniem świata i nas wybrał w nim, przed założeniem świata, Bóg doskonale wiedział, co się wydarzy, ale to nie Bóg do tego doprowadził. Bóg to przewidział, nie zaplanował upadku. Bo przecież Bóg nie stoi po stronie grzechu, nie ma w nim nic z tego, co jest niewłaściwe i złe. To Adam i Ewa mogli zupełnie inaczej, mogło być w życiu ich i ludzkości, to oni podjęli decyzję. Moi drodzy, bo czas się kończy. Wybrał nas. Wybrał nas w Nim. Jeden z teologów głosił, mówił coś takiego: myślę, że w tym jest naprawdę dużo racji. Tak naprawdę Bóg wybrał Chrystusa jako swojego umiłowanego, jako tego człowieka bez grzechu. Wybrał Chrystusa, swojego syna i wybrał wszystkich tych, którzy w niego uwierzą, jemu zaufają. Inaczej mówiąc, jesteś wybrany w nim wtedy, kiedy przyjmujesz Chrystusa do swojego życia. Czyli nie ma wybrania, nie ma przeznaczenia bez decyzji woli człowieka. Inny z kolei wykładowca Słowa Bożego mówi tak: jest 100% Bożego wybrania i 100% decyzji człowieka. Jedno i drugie jest konieczne. Oto Bóg wybiera nas w Chrystusie i oferuje nam łaskę i przebaczenie tylko w Chrystusie. Poza nim nie ma tego. Ale Ty i ja możemy znaleźć się w Nim wśród wybranych Bożych i przeznaczonych Bożych, kiedy Ty i ja w pokucie, w pokorze wyznamy, że jesteśmy grzesznikami i Jemu oddamy swoje życie i swoje serce. I uznamy, że to przez Jego krew. Przez Jego ofiarę jestem ułaskawiony i zbawiony. Popatrzcie, Efezjan 1,13 łączy te dwie rzeczy: Łaska, wybranie i decyzja. Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, to jest napisane: w nimi, Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym duchem świętym. A więc usłyszałeś prawdę i uwierzyłeś tej prawdzie, w tą prawdę, dlatego jesteś, znalazłeś się w nim, jesteś zbawionym człowiekiem. Popatrzmy, list do Kolosan 1,23 mówi tak, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. A więc pierwsze mówi o pokoju, o pojednaniu, a później mówi: Jeśli tylko wytrwacie, pozostaniecie. Tak więc wierzymy, że Boże wybranie, jak i nasze współdziałanie z łaską Bożą, one są, działają razem. Bóg nie działa, ani Jego łaska nie działa poza wolą człowieka. Ojciec nas pociąga do Jezusa, ale my dajemy się Jezusowi pociągnąć. Odpowiadamy na jego, na jego powołanie. A więc wierzy, wierzymy, że jesteśmy wybrani w nim przed założeniem świata. Przeznaczeni w nim do dobrych rzeczy, ale też wierzymy w to, że jesteśmy wybrani i zbawieni dlatego, że pokutowaliśmy i podjęliśmy decyzję, aby iść za Jezusem Chrystusem. Moi drodzy. Na tym zakończę dzisiejsze rozważanie listu do Efezjan. Chciałbym, tak jak Paweł się modli, aby Bóg nam objawiał, kiedy będziemy szli przez ten list, przyglądali się temu listowi. Niech on nas prowokuje, pobudza raz do tego, żebyśmy zobaczyli, jakie miejsce, jakie błogosławieństwo jest Twoim i moim udziałem, a z drugiej, żeby to nas motywowało napędzało nas w tym kierunku takiego postępowania, jak przystoi na nasze powołanie. Powstańmy, aby się modlić. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Ci, że nie ma zbawienia poza Nim. Nie ma łaski, nie ma wybrania, nie ma błogosławieństwa poza Jezusem Chrystusem. I dziękujemy Ci, Ojcze, że mogłeś nam pokazać na Jezusa i mogli, mogłeś nam pokazać i pokazałeś nam na nasz duchowy stan. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją łaskę i za Twoje zbawienie. I tak modlę się, Panie, o siebie i modlę się o nas, abyś nam uświadamiał przez ducha świętego i, i słowo, abyś go rozjaśniał w nas, aby, aby nasze serce, nasz duch podnosił się przed obliczem Twoim z wdzięczności, z chwały. I abyśmy, Boże Wszechmogący, przez to nabierali siły, mocy do właściwego życia, postępowania przed obliczem Twoim i do duchowej walki. Amen.